baczność, hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów, tutaj wspólnoty naszego stowarzyszenia, Wspólnota Polska, Akademii Marynarki Wojennej, oczywiście swoim i wszystkich innych, którzy wzięli w tym udział, witam serdecznie na tym turnieju. Oczywiście oficjalne też powitanie było wczoraj, ale tutaj jest jeszcze bardziej oficjalne. Serdecznie witam całą wspólnotę międzynarodową Polaków żyjących za granicami kraju, na naszej ziemi, na ziemi gdyńskiej ziemi. Mam nadzieję, że ten turniej będzie wspaniałą okazją, żebyście się integrowali, wymieniali doświadczeniami, budowali przyjaźnie, ale również rywalizowali w formule fair play. Tenis to jest taka dyscyplina sportu, ktoś mówi, że biała dyscyplina sportu, czyli czysta. I mam nadzieję, że w takiej rywalizacji będziecie brać udział. To ja bardzo powitam po raz kolejny w imieniu Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Bardzo cieszymy się, że Państwo mimo tych wszystkich perturbacji jednak w turnieju bierzecie udział. Oczywiście jak zawsze obiecujemy, że będziemy robić turniej co roku, a w przyszłym roku już piąta, można powiedzieć, że jubileuszowa edycja naszego turnieju. I nasz gość specjalny, wieloletni ambasador przy PKOL-u, panie Witoldzie. Panie komandorze, szanowni państwo, miło mi bardzo, że po raz kolejny z rzędu mogę spotkać się z państwem, sportowcami polonijnymi z wielu, wielu krajach. Działalność Stowarzyszenia Wspólnota Polska w swoim programie, jak sami to doświadczacie, przewidywała i przewiduje duży obszar działalności sportowej i turystycznej. Myślę, że tutaj państwo jesteście wyrazicielami tej idei, która sprzyja naszym rodakom w całym świecie na rzecz właśnie jednoczenia nas się nie tylko w kraju, ale również poza krajem i kraju z naszą Polonią w świecie. Myślę, że Państwa działalność nie tylko na tym korcie, ale również w miejscu swojego zamieszkania bardzo sprzyja właśnie pogłębianiu wiedzy o Polsce, bo co przyjeżdżacie, to was się zapewne przyjaciele, znajomi pytają, co tam słychać. No i wtedy zawsze macie najbardziej świeże informacje o tym, co w Polsce dobrego. A to jest dla nas najważniejsze, jeżeli chodzi o istotę i działalność Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Chciałbym też tutaj podkreślić ogromną rolę w tej naszej działalności, współpracy Akademią Marynarki Wojennej i tutaj z szlachetnym, niezwykle aktywnym naszym kolegą, panem komandorem, który tyle czasu, tyle swojego wysiłku oddaje, nie mówiąc już o Kai Gzyło, która jest matką, prawda, młodą matką chrzestną wszystkich naszych działań. Życzę Państwu samych zwycięstw, pogody ona będzie, jednocześnie dużo przyjemności między jedną a drugą grą. Wszystkiego dobrego w Polsce i wszystkiego dobrego u was w krajach zamieszkania. Dziękuję. Brawo serdecznie, dziękujemy serdecznie. Myślę, że można wypowiedzieć wspólnie, że czwarty polonijny turniej tenisa ziemnego uważamy za otwarty. Brawo! Witam, Rafał Czech z Litwy, Wilno. Przyjechałem tutaj na fantastyczną imprezę i taka ona będzie. Mam nadzieję na fantastyczną rywalizację i na zaciętą walki. Dziękuję. Andrzej Poliński, Litwa, Wilno. Jestem tutaj po raz czwarty czy trzeci, mogę się mylić. Przyjechałem tutaj po pierwsze fajnie spędzić czas i
jasne, nie skrywam, mam nadzieję też na jakiś puchar. Julian Gaworek, Austria. Jest mi niezmiernie miło, że po raz drugi mogę wziąć udział w tym czwartym międzynarodowym turnieju tenisa ziemnego. Tutaj właśnie w Gdyni, przepięknej Gdyni, mamy przepiękną pogodę. Moje oczekiwania, nie wiem, nasza grupa wiekowa jest najbardziej obsadzona, 16 osób. Będzie bardzo trudno, gramy systemem pucharowym. Życie pokaże. Za chwilę mam pierwszy mecz, mam nadzieję, że wygram. A jak przegram, to pogratuluję mojemu przeciwnikowi zwycięstwa. I to jest na dzisiaj wszystko. Zobaczymy, co życie pokaże. Dzień dobry, Lipiec Mirosław, przyjechałem ze Szwecji. Przyjechałem tutaj z takimi nadziejami, żeby pograć po prostu, pobawić się. Jestem tu drugi raz. Raz byłem na igrzyskach, teraz jestem na turnieju tenisowym. Myślę, że będzie wszystko ok, żeby tylko bez kontuzji. Super, pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Dzień dobry, moje nazwisko Jerzy Walczak, przyjechałem ze Szwecji, z mojego miasteczka, południowa Szwecja, Karlskrona. Mamy swój taki klub sportowy, gdzie pracujemy z dziećmi, z młodzieżą i z dorosłymi. Przyjechałem tutaj do Gdyni, jestem tutaj drugi raz na turnieju, bardzo fajnie, bardzo dobrze zorganizowane. Dużo przyjaciół, których już poznałem wcześniej i myślę, że będzie super sportowa rywalizacja. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim powodzenia i wygranych, a przegranym też dużo radości z uczestnictwa. Dziękuję.